Cześć, witajcie. Dzisiejszy odcineczek trójeczki, trójeczki, kubriczeczki, szufladeczki. Dzisiaj troszeczkę szybko tak porozmawiamy o tych szufladach, ponieważ dwójeczki już widzieliście u mnie na kanale. Przyszła pora na trójeczki. Tutaj za wiele się tak szczerze mówiąc nie różni, więc jeżeli chodzi o główne gabaryty, szerokości, wymiary tych szuflad, to zapraszam do pierwszego odcinka o dwójeczkach. Tutaj jedynie co zmierzymy głębokość oraz przegrody Wam pokażę i tam kilka innych niuansów przy okazji wspomnę, ponieważ tak jak mówię tutaj, jeżeli chodzi o bryłę, tutaj jest to samo co tam, co na szufladach, dwójeczkach i tak dalej. Tutaj tak szczerze mówiąc różnica jest w głębokości naszej szuflady, ponieważ tutaj mamy praktycznie 7 cm razy 3. Czyli mamy 3 takie same szuflady po 7 cm każda. Oczywiście przegrody w środku z ABS-u po szerokości, jak i również w przyszłości prawdopodobnie mają być i po długości, więc tutaj zobaczycie prawdopodobnie na przebitkach, jak to wygląda w środku. Moja szuflada jest ogólnie zagospodarowana, jak widzicie podpisana, lecz ja po prostu wszystko przed kamerą po prostu to wywaliłem, żeby miał lżej Wam pokazywać. I na pewno w przyszłości jakiś tam fajny odcineczek się pojawi z zagospodarowania. Oczywiście wszystkie zapięcia, tak jak w wersji dwójeczki, mamy tutaj opcję na kłódeczkę, więc tutaj wszystko zamykamy. Ta sama budowa od góry pokrywa wario oczywiście. Jeżeli chodzi o mechanizm zamykania, również to samo, czyli mamy od spodu taką płetwę, którą sobie tutaj naciskamy i nam to się automatycznie zamyka i ono tutaj się nam nie otworzy, co nie? Jeżeli chodzi o bryłę, budowę, wiotę, tutaj wszystko to samo. Jak widzicie od boku, molety, insert connectors, montujemy, bajerujemy, modyfikujemy i wiele, wiele innych. O tym również w przyszłości będą fajne odcinki. Przy okazji nowe Kubrick Studio, jak Wam się prezentuje, nieskończone. Jest tutaj kilka rzeczy do poprawienia. Ten regał będzie do malowania, tak przy okazji Wam mówię, ale uwierzcie mi, że efekt końcowy będzie naprawdę bajerancki, że tak powiem. I tutaj będziemy robić cuda. Będziemy robić cuda, będziemy robić modyfikacje, prezentacje, pianki, niepianki. No tutaj będą się naprawdę cuda na kiju działy, więc wszystko przed nami. Tyle. Tyle, jeżeli chodzi o ten temat dzisiejszych szuflad. Jest to taka zajawka uzupełniająca, tak szczerze mówiąc. Kubryczek już wypuścił kolejną szufladę, nieregularną, jedna głęboka, jedna płytka. Jak mi się uda, to również Wam ją zademonstruję. A na sam koniec, jak już będę miał wszystkie wersje tych cacuszek, to pokażę Wam wszystko, jak fajnie się prezentuje, jak można je powiesić, zamontować na busie, na warsztacie i jak ja je osobiście użytkuję. Komentujcie, lajkujcie, trzymajcie się, do następnego. Cześć!